przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 8. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie projektu przebudowy układu drogowego dla projektowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Balicka Wierzyńskiego. Paragraf pierwszy. Opinię się pozytywnie projekt przebudowy układu drogowego dla projektowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Balicka Wierzyńskiego w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia. Uzasadnienie. Swoją zdanie opinii zwróciło się KG Projekt, biuro projektujące wyżej wymienioną inwestycję. Jak Państwo wiecie, bardzo takim newralgicznym punktem w wynikach jest przejście na wysokości Domu Kultury. Na jednym ze spotkań mieszkańców, ale i wcześniej wnioskowano o to, żeby zamontować taką sygnalizację świetlną. Jak Państwo wiecie, Rada Dzielnicy przeznaczyła na to środki finansowe w planie na rok 2012. Na dzień dzisiejszy mamy sytuację taką, że mamy do zaopiniowania projekt przebudowy, natomiast w kontekście zarządzenia prezydenta z 12 września informującego o wstrzymaniu jakichkolwiek podpisywaniu umów, zobowiązań, ale też przetargów z tym związanych, inwestycja ta w sposób realny jest zagrożona, jeśli chodzi o samą budowę już sygnalizacji świetlnej, dlatego że no, nie można było przystąpić do przetargu, bo nie było projektu. Ale co jest istotne, to, że jeśli pozytywnie też zaopiniujemy ten projekt, to jesteśmy gotowi, jeśli nie w tym roku, gdyby się coś negatywnego wydarzyło, to w przyszłym roku tą inwestycję dla poprawy bezpieczeństwa w gminach zrealizować. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Nie zamykam dyskusję. Przystępujemy i obrady na tym porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba nie głosowała. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 9. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie korekty listy zadań priorytetowych na rok 2013, oczywiście druk numer 190b. Czyli po autopoprawce zarządu dnia 20 września 2012 roku. Ostatnia autopoprawka. Uchwała w sprawie korekty listy zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Na liście zadań priorytetowych na rok 2013 przyjętą uchwałą nr 19 łamane przez 180 łamane przez 2012 z dnia 5 lipca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W dziale drugim administracja publiczna, komunikacja z mieszkańcami. Zmniejsza się środki finansowe na zadanie. Druk Gazety Bronowickiej z kwoty 23 740 zł do kwoty 20 500 zł. Wykreśla się zadanie druk kalendarza trójdzielnego na kwotę 2000 zł. Zmniejsza się środki finansowe na zadanie redakcja gazety z kwoty 15 460 zł do kwoty 15 000 zł. Zmniejsza się środki finansowe na zadanie wykonanie montaż, demontaż, konserwacja i utrzymanie tablic informacyjnych z kwoty 3000 zł do kwoty 500 zł. Punkcie drugi. W dziale 5. Ochrona zdrowia. Wykreśla się zadanie badania wzroku u dzieci ze szkół podstawowych z terenu dzielnicy 6 na kwotę 10 000 zł. Zwiększa się środki finansowe na zadanie program profilaktyki próchnicy u dzieci z kwoty 4 000 zł do kwoty 14 000 zł. Wykreśla się zadanie badanie z
zmian skórnych dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy 6 na kwotę 5 tysięcy złotych. W dziale 6 pomoc społeczna. Wykreśla się zadanie organizacja spotkań z okazji uroczystości państwowej świątecznej i innych grupie seniora przy szkole podstawowej nr 153 na kwotę 5 tysięcy złotych. Wykreśla się zadanie cykl imprez integracyjnych dla dzieci z dzielnicy 6 z rodzin korzystających z pomocy MOP na kwotę 4 tysięcy złotych. W zadaniu zajęcia w wodzie dla dzieci niepełnosprawnych rukowo z dzielnicy 6 realizator MOPS. Wykreśla się sformułowanie realizator MOPS, a w to miejsce wpisuje się słowa konkurs ofert. Kwota 5 tysięcy złotych pozostaje bez zmian. Zmniejsza się środki finansowe na zadanie. Organizacja spotkania opłatkowego dla niepełnosprawnych mieszkańców dzielnicy 6 z kwoty 6 tysięcy złotych do kwoty 4 tysięcy złotych oraz dopisuje się sformułowanie konkurs ofert. W punkcie 4. W dziale 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmniejsza się środki finansowe na zadanie. Zakup i montaż stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci według wskazań dzielnicy z kwoty 5 tysięcy złotych do kwoty 3 tysięcy złotych. Zmniejsza się środki finansowe na zadanie pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenie dzielnicy według wskazań dzielnicy z kwoty 10 tysięcy złotych do kwoty 5 tysięcy złotych. Wykreśla się zadanie montaż znaków drogowych, lustre, słupków oraz wyznaczanie znaków poziomy według wskazań dzielnicy na kwotę 5 tysięcy złotych. W dziale 8 kultura dodaje się nowe zadanie pod nazwą Krowodewska Biblioteka Publiczna, zakup komputera, kwota 2 tysiące złotych. W punkcie 6. Skreśla się kwotę rezerwy w wysokości 48 tysięcy złotych. Łączna kwota przeznaczona na zadania priorytetowe w 2013 roku po korekcie wynosi 470 tysięcy złotych. W rezerwie nie pozostawiono żadnych środków finansowych. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa nr 2504 łamane przez 2012 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych gminy miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2013 w każdej dzielnicy przydzielona została kwota 470 tysięcy złotych. W powyższej sytuacji zarząd zaproponował wyżej wymienione zmiany. I tutaj postaramy się przybliżyć Państwu te propozycje zarządu. Ja odniosę się do pierwszego punktu. Jeśli chodzi o podział środków w zakresie komunikacji z mieszkańcami, to tu jest sztywne reguły, sztywny zapis. Mianowicie na to zadanie komunikacja z mieszkańcami nie możemy przeznaczyć większej kwoty niż 10% z całej puli środków przeznaczonych na zadania priorytetowe. Mieliśmy tam 555, mamy 470 i o tą kwotę musimy, jeśli chodzi o tą 10%, utrzymać. I to jest 47 tysięcy złotych, stąd musieliśmy poszukać oszczędności na komunikacji z mieszkańcami. Zaproponowaliśmy zatem skreślenie kalendarza, zmniejszenie kwoty na montaż, nie montaż, tam utrzymanie tablic, zmniejszenie kwoty wynagrodzenia za redakcję gazety, jak również zmniejszenie kwoty za sam druk gazety do Nowickiej. Jeśli chodzi o dział 5 ochrona zdrowia i dział 6 pomoc społeczna, to bardzo proszę Pani Alicję o przybliżenie tej propozycji. Z czego ona wynika? Państwo, te zmiany wynikają stąd, że w programie przygotowywanym przez Miejski Program Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków na lata 2013-2015 są uwzględnione pewne obszary. I w tych obszarach nie znajdują się takie pozycje jak badanie wzroku czy badanie zmian skórnych. Obszary takie, które są uwzględniane, dotyczą obszaru profilaktyki chorób kardiologicznych i cywilizacyjnych. Ja przeczytam tylko te główne obszary, nie podpunkty w tych obszarach. Obszar profilaktyki zdrowia matki i dziecka, w tym obszar działań medycyny szkolnej. Obszar profilaktyki chorób zakaźnych. I tutaj mieści się program szczepień ochrony przeciw grypie po 65 roku życia.
i obszar programów dotyczących poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla dzieci niepełnosprawnych i w ogóle dla dzieci, i tutaj chodzi profilaktyka w Rupnicy. Dlatego utrzymaliśmy zadanie profilaktyka w Rupnicy u dzieci i podnieśliśmy ją z kwoty 4 tysięcy do kwoty 14 tysięcy, jako że tym samym tamte zadania nie mogły być wzięte pod uwagę, gdyż w ramach obecnego obszaru nie znajdują one swojego miejsca. Chcąc, żebyśmy wprowadzili coś takiego, musielibyśmy dokonać, znaleźć realizatora, ale w takim sensie, że przygotowałby program zgodny z wytycznymi Biura do Spraw Ochrony Zdrowia. Zostałoby to przesłane do agencji, która została powołana w celu weryfikacji i konsultacji i wówczas dopiero mogłoby to wejść w życie. Uprzedzając może pytania jednego z kolegów z radnych, który przedłożył taką propozycję, że tak badania dla dzieci wzroku, jak i ten czas wspominał o badaniach słuchu, mogą być realizowane dla szkół podstawowych, mogą być realizowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która się do nas zwróciła z pismem. Ja przytoczę Państwu tylko taką króciutką informację. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, chodzi to o numer 2 przy ulicy Siewnej, dlatego, bo ona jest realizatorem zadań dla dzielnicy m.in. Krowoczy. Jest jedną z poradni założonych przez powiat wrocki miasta Krakowa, zarządzeniem prezydenta. Poradnia mieści się w dzielnicy Prądnik Biały przy Siewnej 23. Niemniej poradnia ta wykonuje zlecenia Urzędu Miasta w zakresie dzieci, które są kierowane przede wszystkim ze szkół przez nauczycieli czy przez pedagogów szkolnych i mają specjalistów i tylko do tego celu, w celu określenia dzieci już wcześniej jakby wyselekcjonowanych, tak kolokwialnie mówiąc bardzo brzydko, i skierowanych do tej poradni. Natomiast, żeby mieć jasność sprawy, czy poradnia ta może wykonać pracę, jeżeli dzielnica przekaże dla niej takie środki, zwróciłam się do dyrektora Biura do Spraw Ochrony Zdrowia. Konkretnie zwróciłam się, jeżeli chodzi o badanie słuchu, bo taka była wówczas rozmowa, dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej dzielnicy i otrzymałam krótkie pismo, dlatego Państwu może przytoczę. W nawiązaniu do pisma Pani Przewodniczącej z dnia 20 sierpnia BR w sprawie realizacji przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nr 2 w Krakowie badań słuchu dzieci ze szkół podstawowych z terenu dzielnicy 6 informuję, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej i tutaj jej dziennik ustaw do wglądu, samorząd terytorialny może przeznaczyć środki publiczne na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia przedmiotowi wykonującemu działalność leczniczą. W związku z tym, iż poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 2 w Krakowie nie jest podmiotem leczniczym, nie jest możliwe, aby przeprowadziła wyżej wymienione badania. I ja myślę, że na tym skończę. Tutaj jeszcze jest parę zdanie pana dyrektora, podpisany dyrektor biura Michał Marszałek. Mając taką informację, która wcześniej była, oczywiście była rozmowa z kierownikiem sekcji, później zwróciłam się na piśmie, gdyż również otrzymałam negatywną informację z tamtego źródła. Dlatego też te zadania musiały zostać wykreślone z tego działu ochrony zdrowia. I to tyle w tym temacie. A jeśli chodzi o tę pomoc socjalną, czyli tam? Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, stwierdziliśmy, że organizacja spotkań z okazji uroczystości państwowych świątecznych w Klubie Seniora przy Szkole Podstawowej, ponieważ nie było określone, jaki to klub ewentualnie miałby, kto miałby być realizatorem tego. Jak wiemy, realizatorem może być poza Wydziałem Spraw Społecznych tylko organizacja wyłoniona w konkursie, dlatego też
To zadanie również pozwoliliśmy sobie skreślić. Jeżeli chodzi o cykl imprez integracyjnych z rodzin korzystających z pomocy MOPS, to przedstawiciel MOPS-u był na posiedzeniu komisji i ustosunkował się do tej pozycji, pozostawiając tylko w ten czas, jak Państwo pamiętacie, z komisji kwoty 11 tysięcy, na którą już Winnica ma potwierdzenie. Jeżeli chodzi o zajęcia w WOD-zie, proszę Państwa, zajęcia w WOD-zie w pierwotnej wersji były przekazane do realizacji MOPS-u. MOPS w zasadzie takie zadanie powinien przyjąć, ale jak wiemy, MOPS wstrzymuje się i nie jest chętny do realizacji takiego zadania z uwagi na to, że nie miałby kto tych dzieci w jakikolwiek sposób wyszukać z tej dzielnicy, względnie wskazać. I najlepszą i najczystszą drogą do realizacji takiego programu i takiego projektu jest organizacja pozarządowa. W wyniku rozmów z pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych i różnych konsultacji poprzedzonych tą decyzję, stwierdziliśmy na zarządzie, że najlepiej będzie przeprowadzić i ogłosić otwarty konkurs ofert i będzie organizacja, która ma fachowców w tym kierunku, ma podpisaną umowę z basenem i będzie mogła i osoby po ogłoszeniu konkursu, wskazaliśmy kwotę orientacyjną, ilość osób na podstawie naszego rozeznania i pism, które przyszły do dzielnicy i w wyniku konkursu ofert ta organizacja będzie brała udział, jeżeli wygra ten konkurs, to będzie realizowała go zgodnie również ze swoim przeznaczeniem, również ich działania statutowe takie zadanie obejmują. Spotkanie okładkowe, no z uwagi w ogóle na redukcję środków zmniejszyliśmy kwotę również i na to zadanie. Dziękuję. W dziale punkt czwarty, dziale 7 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyliśmy środki finansowe na zadanie zakup monta stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci według wskazań dzielnicy z kwoty 5000 zł do kwoty 3200. I tutaj no wydaje się, że ta kwota powinna wystarczyć, dlatego że już takie stojaki na rowery zostały zamontowane przy placu na Rydle, na pętli widok. Jeśli pojawią się jeszcze jakieś miejsca z dobrym uzasadnieniem, to powinno starczyć tych pieniędzy. Jeśli chodzi o kosze na śmieci, to jest taki zapis, bo on był i pozostawiliśmy go, ale z punktu widzenia kryzysu miasta to raczej ZIKIT zabiera i zmniejsza liczbę koszy, bo te kosze trzeba obsłużyć i płacić za utrzymanie, a miasto nie ma tych pieniędzy i szuka i będzie szukać oszczędności. Natomiast zmniejszyliśmy też również środki, ekstra środki przeznaczone na pielęgnację zieleni niskiej i wysokiej na terenie dzielnicy z kwoty 10 tysięcy złotych do kwoty 5 tysięcy złotych, ale muszę powiedzieć, że ta kwota w zasadzie będzie taką kwotą przeznaczoną na jakieś sytuacje, które się pojawią doraźne, bo na dobrą sprawę z pielęgnacją zieleni można powiedzieć, że się uporaliśmy w naszej dzielnicy. Pozostaje nam jeszcze Struga Bronowicka, ale jeszcze za kwotę bodajże 8 tysięcy, jak dobrze będzie, rozpocznie się pielęgnacja jeszcze w tym roku Strugi Bronowickiej. Tam od mniej więcej tego przejścia do kościoła, tam są te tereny gminy, bo tylko na terenach gminy możemy. Więc z zielenią mamy super. Dużo drzew zostało wyciętych na terenach szkół, została przeprowadzona pielęgnacja, poszliśmy bardzo mocno w zieleń w tym i w zeszłym roku. Wykreśliliśmy też zadanie monta znaków drogowych, luster, słupków oraz wyznaczanie znaków poziomych według wskazań dzielnicy, co jakby ułatwiało nam przynajmniej w tym roku realizację tych zadań zgłaszanych czy przez mieszkańców, czy przez nas radnych. I wydaje się, znaczy zaplanowaliśmy jeszcze, wiadomo, w czerwcu tą kwotę 5 tysięcy złotych, ale sam Zyki tutaj na spotkaniu stwierdził, że niepotrzebna jest ta kwota, oni sobie już dadzą radę w ramach własnych środków, jak będzie jakiś znak postawić, usunąć, czy nawet dwa czy trzy znaki, więc tu taka, no nie boli to i spokojnie, żeśmy to chcieli.
Jeśli chodzi o punkt w dziale kultura, dodane zostało nowe zadanie. Nowodorska Biblioteka Publiczna, zakup komputera na kwotę 2000 zł. Ta prośba, to znaczy wtedy nam już umknęła, a jest to kwestia, że no teraz zbiory są, że tak powiem, aktywizowane, internetowy system wypożyczenia i historii. Ten komputer jest bardzo niezbędny i myślę, że tu powinniśmy pomóc bibliotece. I punkt szósty, to też jakby bezboleśnie się odbyło, aczkolwiek no, przydałaby się taka kwota rezerwowa w wysokości 48 tysięcy złotych, no ale sytuacja wymusza na nas, abyśmy tą kwotę w całości skreślili. No i paragraf drugi w tym momencie brzmi, że łączna kwota przeznaczona na zadania priorytetowe po korekcie wynosi 470 tysięcy złotych i w rezerwie nie pozostaje się żadnych środków finansowych. Opinie poszczególnych komisji pozytywne z tego co wiem. Tak? Czyli tak, pozytywne. Także tak sytuacja. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, jeśli ktoś chciał. Bardzo proszę. Na sprawie tego wydarzenia przesiewowego, to zaczynamy się wydaje na tym, pan wójta marszałka. Dlatego, że porady psychologiczne, pedagogiczne, takie z tego co wiem, takie badania po prostu w dalszym ciągu realizują, więc nie wiem, skąd się pan powiedzieć, natomiast pytanie jest takie, czy zażądał jakikolwiek odpowiedź pan dyrektor poradni i czy zarząd też w jakikolwiek sposób próbował tę sprawę z nią omówić i uzgodnić. Bo to pismo, które pani dyrektor przysłała, no wydawało mi się, oczekuje też na jakąś odpowiedź. Pan dyrektor otrzyma odpowiedź. No, pierwsza postawa sprawa, otrzymaliśmy informację, była. Po drugie, też dopóki nie nanosimy korekty, to trudno było no, panią dyrektor informować. Oczywiście dzisiaj podejmiemy decyzję, będzie podjęta decyzja przez Radę o wykreśleniu tej pozycji i pójdą nowe wnioski, pójdą nowe informacje dla poszczególnych jednostek realizujących zadania priorytetowe, że coś się zmieniło, coś zostało wykreślone. Ale nie jest podmiotem leczniczym. Jeśli nawet coś takiego ktoś robił, to łamał prawo, to po pierwsze, mogą się narazić na konsekwencje przy kontroli. No ale myślę, że opieramy się na informacji, my też nie popadnie w pułapkę jakąś. Nie chcąc odrzucić czegoś, co by mogło spełnić dobrą rolę, zwróciliśmy się z pisem. Ale powiadomimy panią dyrektor, oczywiście. Chyba, że dopiero teraz, panie przewodniczący, dlatego że uważam, że jeśli by się taka konsultacja odbyła wcześniej w drodze procedowania przez urząd uchwały, to myślę, że byśmy po prostu już teraz wiedzieli dokładnie, o czym stoimy. Nie wiem, na jakiej podstawie prawnej opierają się pozostałe jednostki realizując takie zadania, ale no cóż, wydaje mi się, że rozmowa z panią dyrektorem by do tej po prostu wiele wniosła. Jedna to dopóki Rada nie podejmie decyzji, nie zmieni, to to jest. Ja nie wiem, czy państwo radni byście się zgodzili na przykład na wycięcie czy skreślenie tej pozycji. Jeśli Rada by przegłosowała tą pozycję, to ona zostaje. A i w tym momencie nie ma co nawet rozmawiać z panią dyrektor, tylko nie wiem, no umówmy się, no jaką ja mam pewność, że Rada nie pozostawiłaby tą pozycję, bo pan tak przekonał Radę, że pozostanie. I ona jest, ja mam mówić, że nie będzie, to zostaje skreślona, jest argument, żeby wysłać informację dla pani dyrektor. Przy okazji z tymi wszystkimi ja nie mam pewności, no to podejmiemy dzisiaj uchwałę i nie powiem, że jutro będę zrobił, ale w najbliższym tygodniu idą wnioski, jak pan Jacek przygotuje, a wniosków już teraz jest, samego tego będzie no, mnóstwo zmian, pisma przewodnie, no, myślę, że się uporamy do poniedziałku. Panie przewodniczący, jedno słowo, nikt w poradni nie zatrudniałby specjalistów, ani też nie kupował sprzętu tego typu rzeczy, jeśli by to było niezgodne z prawem. Chcę powiedzieć jedną rzecz, żebyśmy zamknęli dyskusję. Przez 12 lat byłem w zespole poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie uczestniczył lekarz, uczestniczył pedagog, psycholog, dyrektorzy poradni psychologicznej, które wydają orzeczenia, przeprowadzają badania. Żadna z tych poradni, ani ta, w której uczestniczyłem, pracowałem w zespole, takich badań nie przeprowadzała.
mieć do pana satysfakcji. Tak, bo sam byłem bardzo zdziwiony, że błąd poradnia popełnia. Ale dyrektorzy się zmieniają, czasy się zmieniają, prawo się zmienia, no może ktoś chce iść do przodu. No nie mówimy to jako wyrzut, broń Boże, bo idea słuszna, tylko no, coś nam nie wyszło, tak? Cały zarzut. No przecież nie zmienialibyśmy nie tego. Mamy konkretnie wszystko, to, że pan dyrektor powinien dostać odpowiedź wcześniej, a nie dopiero teraz. Jeśli zmieni się takie informacje, to powiedzą, można to było. Nic panu na to nie poradzę. Pan dyrektor dostanie, jest zmiana projektu uchwały. Informujemy, że rada się nie zgodziła. Znaczy. Wykreśliła. Ja jeszcze tego nie wiem. A tego jeszcze nie wiem. A ja się zapędziłem. Ale pan już wie. No, już się zapędziłem. Wiemy, jaka jest opinia dyrektora Rady Spraw Ochrony Zdrowia. Tyle. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nigdy zamykam dyskusję, zamykam obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z panem radnym nie zapłacicie uchwały, bardzo proszę o podniesienie do góry, a pana proszę o przeliczenie głosów. Przypomnę tylko, że mamy o jedną osobę więcej. 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Nie, pani Ewa się też wstrzymała. To my tak piszę. Czyli dwie osoby. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.